Pronox Muscle Care to maksimum energii i siły dzięki unikalnej recepturze dostarczającej ekstremalny przyrost siły. Pronox to zwiększona koncentracja i szybszy przyrost masy mięśniowej. Zaufaj Pronox Muscle Care. Skoncentruj się na tym, co najważniejsze. Porozmawiamy sobie dzisiaj też o różnych historiach z kulturystyki. O kulturystach pro tak naprawdę, historie zasłyszane, historie, które mogą Was zaciekawić, mogą Was rozśmieszyć, mogą Wam tak naprawdę przybliżyć, jacy oni byli. No i zaczniemy może od rywalizacji. Sami kulturyści w sobie, czyli ci, którzy, dzięki którym tak naprawdę kulturystyka poszła tak bardzo do góry, czyli Dorian Yates i Ronnie Coleman. Oni tak naprawdę wnieśli coś nowego. I Dorian sam w sobie nie był człowiekiem, że tak to nazwę, zabawnym, nie będzie z nim zbyt dużo historii. Jedyne, co mogę powiedzieć o nim, to on miał pseudonim tak zwany Shadow, czyli cień. On wchodził, pokazywał się tak, jak wygląda, ubierał się i wracał z powrotem do swojej Anglii. Czyli tak naprawdę on wyznaczył nowe trendy przez to i historia, którą chciałbym Wam powiedzieć, tak naprawdę polega na rywalizacji i tutaj od tego zaczniemy. Rywalizacji samych sobie, rywalizacji z Dorianem, którą on tak naprawdę stworzył. Gdy ludzie zobaczyli Doriana, on tak naprawdę pompował się na początku w bluzie i tak dalej, dopiero rozebrał się przed wyjściem. I pamiętam słowa Kevin Levron to opowiadał, który powiedział: walczymy o drugie miejsce. Drugą osobą, która tak naprawdę wyznaczyła nowe standardy, był Ronnie Coleman, który i tutaj znowu przychodzi Kevin Levron, chyba on tak naprawdę zasłynął z tych najśmieszniejszych opowieści. On tak naprawdę zniszczył, on i Flex Wheeler, bo Flex Wheeler Flex Wheeler przedstawił go po pierwsze dla Chada Nicholsa, czyli dla trenera, który zrobił z Roniego potwora, tak naprawdę przeniósł go na następny poziom, ale także pokazał dla Roniego, jak ma się odwodnić. I tutaj tą historię przytaczał już Karol Stuglik, ale możemy do niej wrócić. I jest to historia, gdy Roni miał problem tak naprawdę, Kevin bardzo zabawnie opowiada, Roni miał problem zawsze z odwodnieniem. On był ogromny, on był olbrzymi, ale miał problem z odwodnieniem. I zaszedł do pokoju, do Kevina. Kevin mówi: czego potrzebujesz, Roni? Ktoś w nocy puka. Mówi: no Kevin, nie mogę się nigdy dociąć. Nie mogę zrzucić tej wody końcówki. No i Kevin powiedział: no to masz, napij się wódki. A Ronnie był takim troszeczkę harcerzykiem, on nigdy wódki nie pił i powiedział: no nie, ja wódki nie piję. No i Kevin mówi: masz, napij się wódki, zjedli też troszeczkę pizzy i miało się skończyć oczywiście na jednym kieliszku, no ale w pewnym momencie Ronnie powiedział: dobra jest ta wódka, daj mi jeszcze trochę. No i następnego dnia były zawody, Ronnie wyszedł i to zaczęło się tak naprawdę, zaczął się początek końca dla wszystkich zawodników. W czym jeszcze przedstawił Flex podobno Roniego, do czego? Flex przedstawił dla Roniego sterydy, bo Ronnie podobno był bardzo długo naturalem. Historie głoszą, że Ronnie, Kai, Joss Raymond zostali tak naprawdę zawodnikami pro, osiągnęli kartę pro, będąc naturalami. Czy w to wierzyć, czy nie? Dla Jose Raymonda akurat i dla Sean Florida bym uwierzył, bo to bardzo niscy zawodnicy. Czy Kai Green i Ronnie? Nie do końca. Jeszcze jest Lee Priest, który podobno został pro naturalnie. Kolejny aspekt rywalizacji. Znowu przytaczamy Kevina Levrona i Seana Raya. Sean Ray jest uważany za największego z dupków kulturystyki tak naprawdę w Stanach. Dlaczego? No i tutaj mogę Wam przytoczyć historię, gdy Kevin był bardzo odwodniony, zaczęły go łapać skurcze, byli przed sceną i poprosił, czy mógłby dostać kawałeczek pomarańczy od niego. Sean powiedział: nie. Słuchaj, Kevin, jeżeli ty wygrasz ze mną, to ty mi odbierasz chleb. Więc nie podzielił się z nim nawet kawałeczkiem pomarańczy. Taki był dupkiem. Jeszcze pewna historia z Seanem Rayem, dość zabawna, i to opowiadał Psycho Fitness ostatnio. Sean Ray był takim typem człowieka, który myślał i uważał, że wszystko mu się od życia należy. Czy mu się należało? No nie do końca, nie oszukujmy się. Ale na przykład, gdy on wchodził na trening, to chciał mieć taką maszynę, pewną maszynę, każdą maszynę dla siebie. I podszedł w pewnym momencie do gościa, do którego nie powinien podejść. No i zapytał, ile mu tam jeszcze zostało. Koleś mu odpowiedział, że tyle i tyle. On powiedział: to ruszaj dupę i stąd. No tylko, że trafił na złego człowieka, wprost mówiąc, i dostał
przysłowowe wpierdol. Po prostu dostał strzała, obudził się, jak już wiecie, jak się ocknął, tak naprawdę go obudzili. Często bójki się nie zdarzały, a jak się zdarzały już na siłowniach, to raczej były zamiatane pod dywan kiedyś, że tak to nazwę, nie tak jak teraz, że wiecie, są kamery i każdy jakoś to tak naprawdę zagoni, że tak to nazwę, bo no kiedyś było inaczej. Kiedyś tak naprawdę, jeżeli coś przegiąłeś, to dostałeś w pierdol i tak się uczyłeś. Kolejność ciekawych historii dotyczy Craiga Titusa. No, Craig nigdy nie świecił przykładem. To był człowiek, którego prowadził Amin Alai, podobno, znaczy pomagał mu i Craig tak naprawdę się przyznał, więc prawdopodobnie było dużo w tym pomocy, ale Craig wszystko robił, o, jak pięknie, chwilę tutaj staniemy, pokażemy wam, jak pięknie Białystok się rozwinął. Craig robił wszystko hardkorowo. Kamali jednego dnia wszedł do pokoju, do Craig Titusa i mówi, patrzy na niego i mówi, co ty kurwa robisz? A Craig podobno dosłownie leżał jak jeż, miał powbijane igły wszędzie i mówi, nie rób tego, to jest za dużo. Craig z wszystkim szedł naprawdę do przodu i z wszystkim przesadzał, ponieważ no, chciał być najlepszy, ale naprawdę był takim człowiekiem, który chciał jak najwięcej i myślał, że jak najwięcej środków i tak dalej sprawi, że właśnie będzie w stanie przeskoczyć ludzi, którzy są po prostu lepiej predysponowani do danego sportu. Kolejną historią z Kingiem Kamalim i z Amin Alaiem była historia, gdy pewien człowiek, którego przygotowywał Amin, bardzo się stresował, tam było, walczył o pierwsze miejsce, były prejudging i tutaj była walka o pierwsze miejsce z drugim kolesiem i powiedział mu, zszedł ze sceny, on taki zestresowany, mówi, nie wiem, co mam zrobić, żeby wygrać. Alai na niego patrzy, żując gumę, miał całą buzię gumy. Mówi, odwróć się. Myśli, po co? Po co? Alai wyciągnął Finoflexa, saszetkę, zaczął to zgniatać, pomieszał to z witaminą B i koleś mówi, co on kurwa robi? Tak naprawdę zaciągnął tą strzykawkę, mówi, odwróć się i wypnij dupę. I z całej siły wbił mu igłę w tyłek z Finoflexem i z B12, wstrzyknął, że koleś prawie zemdlał. No i czy to było mądre? No nie bardzo, no ale chyba jakiś aspekt psychologiczny tak naprawdę zagrał na tyle, że koleś zrobił się na tyle pewny siebie, że udało mu się wygrać. No i fajne historie są także z Arnoldem. No wiele osób słyszało, że Arnold tak naprawdę był typem człowieka, który sam powiedział, że gdyby musiał, nie chcę tutaj źle zacytować, ale gdyby psie gówno dało mu zwycięstwo, to on by je jadł. Kiedyś Arnold zapytany, ile brał metanabolu, nasypał na rękę i powiedział, no tyle, nawet nie licząc. Kiedyś metanabol i ogólnie środki były o wiele lepszej jakości, więc no ale kiedyś też ludzie się nie czaili, nie wiedzieli, jak to wątróbka strasznie zostanie obciążona i tak dalej. Jeszcze jedna fajna historia z Goldziem, właśnie z Arnoldem związana, tylko nie pamiętam, kto był tutaj ofiarą, że tak to nazwę. Arnold kazał mu się odwrócić. Koleś zapytał się po co i dosłownie dostał igłą, tak jak lotką. W dupsko ktoś mu podszedł, wbił i podobno 3 dni później jeszcze za to pokutował, że tak to nazwę. Powiedział, że nie wie co to było, ale strasznie go bolało i więcej tego nie chce zrobić. Nie chce robić. I tutaj pozdrowienia dla Polish Fitness Freaka, bo on przytoczył tę historię i on mi ją przypomniał. Także jak widzicie, kulturystyka to także fajne wspomnienia. I miejmy nadzieję, że rozwój tego fitnessu, tej kulturystyki właśnie sprawi, że będziemy mieli coraz więcej tych wspomnień.